Pan Boś, witamy na kolejnej imprezie w Galerii Manhattan. Dzisiejszą imprezę swoim wystąpieniem rozpocznie teoretyk sztuki socrealistycznej, towarzysz Paweł Siwicki. Towarzyszki, towarzysze, bracia i siostry, rodacy. Spotykamy się tutaj, w tym gmachu, w okolicznościach bardzo szczególnych. Wszyscy tutaj zebrani mamy świadomość doniosłości historycznych zmian dzisiaj się dziejących. Byliśmy świadkami wielu tragicznych wydarzeń. Wielu towarzyszy opuściło nasze szeregi. Poddawane są wątpliwość święte idee socjalizmu. Krzykliwa hałastra opanowała radio, telewizję, prasę. Tragiczne jest to, iż organa bezpieczeństwa, także niedawna nam wierne, zdradziły nas, nasze ideały. Powszechnie szczerze się zdrada. Tak, powiem zdrada. To był ideolog, a teraz będzie artysta, który... Co by dużo mówić Państwu? Dariusz Leśnikowski, pseudonim Etiuda Rewolucyjna. A jest człowiek... Człowiek, który urodził się 1 maja, więc jest to człowiek dobrze urodzony. Woda sodowa, niech żyje! Niech żyje! Chciałem jeszcze dodać, że jestem, prawda, nie tylko swoim artystą, ale także teoretykiem. I ja to władza. Ja to świętość, ja majestat, ja prawo! I to jest święto, to nie się prawa! A jeśli by to było śmieszne, to ja śmieszność tę wezmę za wolne. A jakby to było głupie, historyk sztuki, Muzeum Sztuki w Łodzi. Wydaje mi się, że mamy tutaj do czynienia z bardzo efektownymi działaniami, ale bardzo powierzchownymi, bo teraz no, wszyscy wsiadają na czerwoną komunę, ganiąc ją, krytykując. I na tej wystawie mamy przykład, no taki można powiedzieć, już takiego prymitywnego krytykowania. Całkiem czym innym było krytykowanie, czy walczenie z komuną w okresie stanu wojennego, czy jeszcze wcześniej, jak to występowało w twórczości wielu artystów, ale teraz to są bardzo takie, można powiedzieć, płytkie i błahe chwyty. Tutaj mamy do czynienia przede wszystkim z plakatami, czy reprodukcjami plakatów. Jako wystawa, czy jako próba ekspozycji, nie wnosi to nic ciekawego. No, zauważalna też jest komercjalizacja od początku tej galerii. Pierwszy raz się spotykam, aby na wernisażu sprzedawano bilety i żeby piwo bardzo podłej jakości sprzedawane było w dosyć dużej cenie. Co nie wystawia tej galerii najlepszych ocen i wydaje mi się, że nie ma przyszłości zarówno w ruchu politycznym dla tych ludzi, którzy będą no, tylko krytykowali, to w Sejmie widać na przykład takie dyskusje, krytykując tylko i prawda, puszczając czerwonych z torbami. Można to robić, ale w sposób bardziej inteligentny i bardziej przemyślany. Szkoła obronki lodówki, wszystko włożone ze względu na resztę. Ministerstwo, departamenty, ministerstwo, departamenty też siedzą. Szerokie koło ludności, obłożone ze względu na resztę. Rolnicy i młodzież szkolna. Rolnicy, młodzież szkolna, Fiatki Zawodowe, wszystko siedzi. A co pozostało? Policja! Policja też siedzi.
Leszek Spaszewski. Już w styczniu, kiedy właśnie byłem w Związku Radzieckim, planowaliśmy tę wystawę. No i stąd plakaty są przywiezione tutaj, w końcu zostały użyte do wystawy. Jest ich masa, to są prawie dwie ściany obklejone właśnie radzieckimi plakatami, tam czerwień przeważa i portret Lenina. Ten kraj, w którym ja byłem w styczniu, cały czas funkcjonuje na zasadach właśnie takich, jak funkcjonował dawniej, to znaczy propaganda komunistyczna, propaganda sowiecka jest cały czas bardzo silna. Naprawdę, naprawdę te plakaty przewyższają, wydaje mi się, swoją jakością. O wiele bardziej plakaty polskie są naprawdę piękne, warto je zobaczyć. A wystawa do kiedy? Wystawa jest do 20 maja. Mamy takie informacje, otóż w tej chwili w drugą rocznicę zachowania się Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie doszło w kilku miastach Polski do nielegalnych zgromadzeń. W Warszawie, Gdańsku i Krakowie miały miejsca starcia z policją państwową. Zgromadzona młodzież domagała się wycofania wojsk amerykańskich z terenu Rzeczypospolitej. Wznoszono okrzyki Amerykanie do domu oraz precz z barami McDonalda. Zatrzymano kilkanaście agresywnie zachowujących się osób. Przypuszcza się, iż organizatorem tych wystąpień mógł być syn byłego prezydenta Rzeczypospolitej Bogdan Wałęsa i skupione wokół niego oddziały kulturowych Khmerów imieniem bohaterów Stoczni Gdańskich. Wystrzały. Albania wystrzeliła kolejnego satelitę szpiegowskiego. Satelita czuje się dobrze, los szpiegów nadal nieznany.